bulat ang mata. Ibulat ang mata. Akurat wczorajszy filmik skończył się wrzucać na YouTube, więc... Chodź Pączek, ty też dostaniesz. Masz. Banek wybredny się zrobił. Pączek, ty nie chcesz jeść cała? Jak się nazywa ten szary? Halo? Pararose is not living here. Jedziemy z Ulą na małe zakupy, bo praktycznie cały dzień siedzimy w domu i trochę już mnie to nudzi. Zrobimy zakupy, nagram komentarze. Plan mam taki, żeby komentarze nagrać na stoisku z owocami, więc będzie fajnie. No i oprócz tego muszę kupić gumki, nie takie, o jakich myślicie, tylko do statywu. No i zakupy. Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby nakręcić timelapsa. Bierzemy gumeczki, żeby nie musiał szukać gumek. Macie okazję przez chwilę pooglądać filipińską telewizję. Konisia.pl bez nazwiska. Damian, nagraj film o tym, jak Filipińczycy traktują tam ciebie. Czy wszyscy są w 100% pozytywnie nastawieni? Czy miałeś kiedyś problem? Czy wszyscy witali cię z otwartymi ramionami? Konisia, wczorajszy filmik troszeczkę pokazał realia tego, jak Filipińczycy są nastawieni do obcych. Ogólnie Filipińczycy są bardzo pozytywni i nastawieni przyjaźnie, aczkolwiek w dużych miastach głównie może spotkać się niemiła niespodzianka, tak jak mnie spotkała. Link poniżej do niespodzianki, jaka spotkała mnie w dużym mieście. Napisałem tekst o tym. Hekabomba, pozdro Hekabomba. Człowiek wstaje rano do kołchozu, a tu taka niespodzianka. Dzięki Damian za świetny odcinek. Spoko Hekabomba, dzięki za oglądanie. Kuba Cichy. Kilka dni temu postanowiłem, że w jakiś sposób ci pomogę w zdobyciu nowych widzów i subskrypcji. Więc postanowiłem wrzucać twoje filmiki na pewien portal. Zobaczymy, co z tego będzie. Pozdrawiam z Oświęcimia. Kuba Cichy, dzięki, że próbujesz w jakiś sposób mi pomóc. Jest to bardzo sympatyczne z twojej strony. Zobaczmy, co z tego będzie. Pozdro, Kuba Cichy. Artur. Hej, myślałeś kiedyś o wspólniku? Wybudować motel, coś fajnego zrobić z życiem? Byłem tam, widziałem wszystko. Życie jest piękne. Pomyśl. I tak was odwiedzę. Grudzień, styczeń, pogadamy. Pozdrawiam. Artur. Tak, myślałem kiedyś o wspólniku. Właśnie niedawno się z jednym rozstałem. Na tą chwilę nie myślę. Dziękuję i zapraszam. Trekker. Pączek zdecydowanie potrzebuje obroży, bo goło wygląda. Coś jak pies Damiana, prosimy nie zjadać. Return do Damiana. Trekker, powiem ci, że to jest całkiem niezły pomysł. Już o tym myśleliśmy. Mister Antipatik. Ciekawa ksywa. Twój vlog codziennie rano kradnie mi jakieś 10 minut. Dzięki. Jak długo mógłbym bez stresu i w miarę komfortowo żyć na Filipinach, mając stówę na koncie? Domniemuję, że chodzi ci o 100 tysięcy złotych i to bardzo zależy od tego, na jaki standard jesteś się w stanie zgodzić, ale 100 tysięcy złotych myślę,
myślę, że na 5 lat spokojnego życia na Filipinach by ci wystarczyło, przy założeniu, że nie będziesz szalał. Bibojaza. Widoki, nuty i rozkminy, za to kocham ten kanał. Bibojazan, dziękuję. 300 metrów. Damian, a co z GoPro? Dostałeś jakąś odpowiedź? 300 metrów, pozdrawiam, nie dostałem odpowiedzi. NGOP-DAP. Jak byłem na Cebu, to jarałem z policjantami. Później bawiłem się ich bronią. Teraz mam już własne ID policyjne. NGOP-DAP. Muszę ci powiedzieć, niezły krejzolek z ciebie. Bo domyślam się, że nie jarałeś sobie papierosów, tylko zioło. Koniec komentarzy na dziś. Peace. Chcecie kupić jakieś owoce? Ula się zastanawia, którą kawę wziąć, a Damian się zastanawia, kiedy Ula skończy się zastanawiać. Pani też się zastanawia, kiedy Ula skończy się zamawiać. Ula nie może wziąć kawy, więc się zastanawia, jakie wziąć ciastko. Ula la la, jakie ciastko dziś wziąć? Ula la 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 la, ula la 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 la. Jakie ciastko wzięłaś? Nie wiem. Can I have a chicken? White chicken? Yes. Yeah. One please. Siema Leszczu. Siema Leszczu. Właśnie ja jadł, to nie ma kurtoka. Szuka kurczaka. Niektórzy z was zapewne kojarzą, że od samego początku mojego pobytu na Filipinach jednym z głównych moich celów jest wybudowanie resortu. Nie będę wam zdradzał wszystkiego na ten temat, ale sukcesywnie w miarę przebiegu tego vloga i tego roku będę opowiadał o tym i zdradzał takie małe jakby insighty. Nie mogę powiedzieć wszystkiego, ponieważ pomysł jest na tyle oryginalny, że boję się, że ktoś może go podrobić. Ja osobiście nie kojarzę, żeby było coś takiego na świecie, gdzieś, choć nie wiem, możliwe, że są takie miejsca, ale nie każdy o tym wie. W każdym bądź razie oglądajcie, to będziecie wiedzieć. To, co mogę powiedzieć na tą chwilę, to to, że będzie to miejsce, które definitywnie nie będzie przypominać resortu, kurortu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. A no właśnie, tego już nie mogę powiedzieć.